Identyfikator podmiotu SCP-063. Klasa podmiotu bezpieczne. Specjalne czynności przechowawcze. SCP-063 musi być stale przechowywany wewnątrz prywatnej łazienki doktora, znajdującej się w kwaterach służbowych ośrodka 19. Obiekt musi zostać użyty zgodnie z przeznaczeniem przynajmniej raz na dobę. W przeciwnym razie zaczyna emitować nieznane promieniowanie, skutkujące powolnym wypaczaniem wszystkich materiałów i przedmiotów w promieniu do 0,6 metra, prowadzącym do przetworzenia tychże w pył. Nie wykazano efektów przyjmowania tych promieni przez obiekty żywe. Opis. SCP-063 wygląda jak zwykła jasno-niebieska szczoteczka do zębów. Na brzegu obiektu znajdują się słowa "najlepsza szczoteczka do zębów na świecie". Wyrażenie "szczoteczka do zębów" napisane jest nieprawidłowo, choć nie wiadomo, czy było to zamierzone działanie, czy pomyłka ze strony twórców. SCP-063 wykazuje zdolność bezproblemowego przełupywania materii martwej lub nieorganicznej. Materia przecinana jest przez włosie, nie jest jednak rozcinana jak w przypadku noża, ale zupełnie wymazywana z istnienia, nie zostawiając żadnych śladów. Model tej operacji jest podobny do SCP-2207, co sugeruje, iż te dwie anomalie coś łączy lub że zostały stworzone przez tą samą istotę lub istoty. Ponadto osoby wykorzystujące SCP-063 utrzymują, że użycie go pozostawia w nich poczucie posiadania niezwykle czystych zębów. Pomimo jego niecodziennych zdolności, analiza laboratoryjna SCP-063 wykazała, że obiekt jest w całości wykonany ze zwykłego plastiku. Dodatek. SCP-063 znaleziono w Sankt Petersburgu przy złodzieju wykorzystującym właściwości SCP-063 do otwierania sejfów. Zapytany o pochodzenie obiektu, wykazał niewiedzę, twierdząc, że po prostu kiedyś go znalazł. Przesłuchania trwały do momentu, kiedy badany odebrał sobie życie. Dokładny motyw samobójstwa jest nieznany.